Parcz Sukna po raz kolejny wypełnił się dźwiękami muzyki chrześcijańskiej na najwyższym poziomie. Tegoroczne świetne Dni Mysłowic rozpoczęły się od ekumenicznego koncertu Bądź jak Jezus, który co roku gromadzi chrześcijan i fanów muzyki CCM z całej Polski. Na głównej scenie wystąpili amerykańska wokalistka Blanka, kanadyjski wokalista Dan Brands oraz polskie zespoły Canaan, CSM Worship, Iwona Pietrala z zespołem, Let Him Run oraz muzyczne odkrycie roku CCM w Polsce 2019 Sąsiedzi Plus. Co tego spotkania to, myślę, że to przede wszystkim chodzi o spotkanie, budowanie relacji, o to, żebyśmy wyszli ze swoich skorupek, żebyśmy mogli stworzyć tutaj taką wspólnotę. Koncert przyciągnął do Parku Sukna nie tylko mieszkańców Mysłowic, ale także, jak widać było po rejestracjach samochodów, osoby z całego województwa i Polski. Co sprawia, że impreza przyciąga tak dużą rzeszę fanów muzyki chrześcijańskiej? Jest świetna atmosfera, fajne zespoły grają, no i jest tak ogólnie miło. Wiara. Moje pozytywne myśli do Jezusa Chrystusa, Pana Najwyższego. To wydarzenie jest wyjątkową okazją do refleksji, szacunku i wzajemnej tolerancji. Nie zabrakło pozytywnej energii i atrakcji dla całej rodziny. Na dzieci czekały dmuchańce, kolejka linowa i zjeżdżalnie. Nie zabrakło też punktów gastronomicznych pełnych smakołyków oraz punktów z literaturą i muzyką CCM. Na małej scenie podczas całej imprezy można było się także wyspowiadać. Jest to 10. jubileuszowa edycja Bądź jak Jezus, koncertu ekumenicznego w Mysłowicach. Uważam, że powinien odbywać się w kolejnych latach również. Jest ku temu atmosfera. Jak widać, pełny obiekt ludzi, pełny obiekt rodzin, szczęśliwych ludzi. Proszę zobaczyć z tyłu, ile jest dzieci. Jest tam strefa dla dzieci, jest strefa gastronomiczna. Wszystko jest pełne, zapełnione po brzegi. Ja uważam, że Mysłowice mają ku temu bardzo dobre warunki i będziemy robili wszystko, żeby w przyszłych latach również się ten koncert tu odbywał.